Cześć kochani, super, że jesteście z nami. To oznacza, że zabierzemy Was ze sobą na wycieczkę do miejsca, które nazywa się Korong. Jest to miejsce, które jest otoczone ze wszystkich stron wodą. Tutaj, to co widzicie, to jest rozlewisko naszej rzeki Murray River, która wpływa tutaj do oceanu. To wszystko to jest ta rzeka. My będziemy kierować się w tamtym kierunku, to jest w stronę Robe, na południe od Adelaide, i będziemy po prostu zwiedzać sobie te tereny, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Będziemy też w pewnym miejscu przekraczać tą rzekę, to znaczy to już nie będzie rzeka, to będzie takie właśnie rozlewisko i będziemy kierować się na wydmy, które widzicie już po tamtej stronie, tam dalej. I będziemy tam szukać miejsca, gdzie rozłożymy namiot i spędzimy sobie właśnie jedną noc. Także jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście z nami i śledzicie nasze wycieczki, nasze podróże. Także no to nie traćmy czasu i zapraszam Was razem z nami. Cześć! Dojechaliśmy właśnie do pierwszego punktu, który nazywa się Tea Tree Crossing. A co to jest? To jest taki fajny punkt, którym będziemy przekraczać właśnie to rozlewisko. I będziemy jechać dalej, tam za wydmy, żeby znaleźć już miejsce na rozbicie namiotu. Więc trzymajcie za nas kciuki, bo nie wiem jak nam to wyjdzie, więc może być dużo wody i będzie bardzo ciekawie. Więc co? No tam jest ta droga. Zapraszamy i ruszamy. Zobaczcie, tutaj jest taka mapa. Fajnie pokazuje. Jechaliśmy stąd. Tam gdzieś, wyobraźcie sobie, że jest Adelaida. Jechaliśmy z góry. Tutaj koło takiego słonego jeziora. Jesteśmy teraz tutaj. I będziemy jechać tu w dół. I teraz Wam pokażę na drugiej mapie, jak to wygląda. Tu jest cały ten właśnie zalew. Tutaj już jest ocean. Tu stąd będziemy sobie jechać. I tu jest taki crossing track. Tylko właśnie podczas wakacji można go przekroczyć. Mam nadzieję, że nam się to uda i że nie będzie aż tak dużo wody. I wtedy tu będziemy gdzieś szukać sobie miejsca na dzisiejszy nocleg. Także tak to wygląda. A tutaj właśnie chciałam Wam pokazać te słone jezioro, których jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Także to wszystko naokoło to jest słone jeziorko. Thank you.
A powietrze nie trzeba spuścić już? Nie wiem, było skręcone? Nie wiem. Patrzcie to. Kochani, właśnie wjeżdżamy na to rozlewisko. Życzę nam powodzenia. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo wody, ale chyba będzie dobrze. Także zapraszam! Zobaczcie, widzicie te paliki? To są takie paliki wskazujące, gdzie można jechać, bo nieraz jest po prostu więcej wody i wtedy ułatwia nam to nawigację. Zobaczcie. Jedziemy, jest suchutko. Teraz nam się tutaj udało, nie? No na początku tam dalej jest woda. Dalej jest woda, zobaczymy. No i zobaczcie, udało nam się przekroczyć to miejsce. W ogóle nie było wody, jakieś takie małe kałuże. Także naprawdę w sezonie letnim polecamy. Może bardziej w sezonie wiosennym, żeby było troszeczkę więcej wody. Z lekkim dreszczykiem takie przekraczanie. Ale super. Naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, teraz Wam pokażę na mapie, jak to wyglądało. Czyli jechaliśmy sobie stąd i tędy i tutaj przez tą właśnie przez to słynne jezioro, rzekę czy zalew i teraz jesteśmy tutaj. I teraz tu już są wydmy i musimy przejechać przez wydmy i tutaj właśnie od strony morza będziemy szukać miejsca kempingowego. Miejsce kempingowe jest oznaczone właśnie tak. Jest to miejsce na jeden samochód i maksymalnie 8 osób. I właśnie po tej stronie, od strony oceanu, można robić już ogniska na plaży przez cały sezon. Jeżeli jest taki narodowy, jak to się mówi, jeżeli ogłoszą takie, no widzicie, co ogłoszą? Jeżeli ogłoszą, że nie wolno robić ognisk, bo jest pożar albo jest bardzo gorąco, wtedy ognisk nie wolno robić, ale ogólnie przez cały sezon można robić ogniska na plaży, także będziemy też to robili. No i co? Tutaj jest jeszcze taki jeden campground, T3 Campground. Idziemy go właśnie zobaczyć na wszelki wypadek, gdyby tam mocno wiało, bo nie wiemy jak jest, a trochę wieje. A tutaj jest tak troszeczkę osłonięte od tego wiatru, więc może będzie to naszym zapasowym takim kempingiem. Także jedziemy tam, tutaj skręcimy za te drzewka i zaraz Wam też pokażemy, jak wygląda taki kemping. A ja już wsiadam i lecimy. Tutaj jedziemy, to po prostu są takie miejsca wyznaczone, gdzie można zatrzymać się. Tak jak na przykład tutaj. O, to jest takie większe miejsce i można się tutaj rozbić. A tam w oddali, zobaczcie, jak wielkie są już te wydmy. Ciekawie, tam się już ktoś rozbił, także nie będziemy im przeszkadzać. O, tutaj się rozbili ludzie. No, także fajnie. A my już będziemy sobie
zawracać. Także tak to wygląda. No dobra, to co? Jesteśmy w takim punkcie, gdzie musimy zmniejszyć ciśnienie w kołach, bo zobaczcie, tutaj już jest taka tablica. I dalej już tylko four-wheel drive na właśnie niskim ciśnieniu w kołach. Można jeździć tylko w określonych miejscach. Takie markery, jak jechaliśmy właśnie, tutaj przekraczaliśmy ten zalew, to też były takie markery właśnie pokazane, pokazujące drogę. I oczywiście zasięgu to nie ma, ale tu nigdzie nie ma. Aha, i jeszcze jedna rzecz, no trzeba, żeby się zatrzymać, to trzeba wykupić, jak zawsze, jeżeli wjeżdżasz do Conservation Park, National Park, to trzeba wykupić taki ticket albo właśnie nocleg. To nie jest taki duży koszt, to kosztuje $16 akurat za miejsce namiotowe razem z wjazdem, za samochód. Także to jest ok. A my tutaj, zobaczcie, już działamy. Spuszczacz powietrza działa, znaczy ciśnienia. Do ilu zmniejszamy? 15 PSI. Do 15. Ok, to co? Widzimy się już tam. Okej. Widzicie to? Tak, właśnie, także jest góreczka, nie? O, tam będzie jechał z góry samochód. To chyba ty musisz wejść na górę, wiesz? Dobra, to ja idę na górę. Weź się krótkofalówki. Dobra, zaraz weźmiemy wszystko. Także wchodzimy teraz na górę. O, chyba mi zwieje. Zwieje mi kapelusz zaraz. I Darek będzie jechał tutaj pod górkę. Ale widoki super. Widoki ekstra. No, jedzie tam coś, czy nie? Nic nie jedzie. Możesz jechać, dawaj. Uwaga. Pierwsze starcie. Super. O, cholerka. Drugie podejście, uwaga. Musi zjechać. No, nie jest tak łatwo. Jest! Poszedł! Jest! Udało się! Gonimy go! Ale ekstra! Super, co? Ale sobie jedziemy, nie? Udało nam się! Super! Piątka! No! Dziewczyny piją, nabiegały się po wydmawce. Mamy testowy samochód. Tak, testujemy samochód. Ale fajnie, zobaczcie. Wjeżdżamy na plażę. Ole, pole! Wow! Nieźle. Tam z tyłu, zobaczcie, tam z tyłu jest jeszcze plaża, która ciągnie się do tego wlewiska rzeki, ale teraz jest zamknięta przez chyba, nie pamiętam, 2 tygodnie albo jakoś tak, bo jest okres lęgowy ptaków i po prostu zamknęli, żeby im nie zakłócać spokoju i też roślinności, żeby tam nie
O, i tutaj są kempingi. Tu był jeden kemping. Tu był chyba drugi. Jest ich chyba na całej długości tego... tej plaży jest chyba 25 dostępnych kempingów. Ale zobaczcie, jakie fale są. Widzicie te fale? To są po prostu ogromne, ogromne fale. Także nic. My będziemy jechać dalej. Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś takie w miarę okej miejsce. A jak nie, no to wtedy się wrócimy i zostaniemy chyba tam, gdzie byliśmy na początku. No ale co, nie, nic. No, zobaczymy. O, tam widzę, że w oddali ktoś jedzie może. No, wiedz, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, zobaczcie, tu jest tak właśnie. Tak to wygląda. Ja zaraz wyjdę i wam powiem. Nie, tu jest... Tutaj jest okej ogólnie, ale może wiać, jak będziemy na górze. Chociaż, no nie wiem. No musimy to przemyśleć. Żeby nas w nocy nie zdmuchnęło. Damy wam znać za jakąś chwilkę. No. Zobaczcie, ale widzicie, to jest moc. Moc tych fal. Naprawdę. Nieźle. Wow. I co? Idziecie pływać? Ale jaja. No nieźle, nieźle. Tak wyglądają kempingi od strony oceanu. Bez wiatru super, ale z wiatrem no. Tak. O, zobaczcie. Tu jest taki 26, numer 26. O, widzicie? Wszystko ustawione, rozstawione, wydmy, zachód słońca powolutku, a my szykujemy się do naszej kolacji. Dzisiaj mamy złowione krewetki. Black Tiger! Z chili, nie z czosneczkiem, tak. I z szalotką. Także szef kuchni ma takie, widzicie, widoki. Tu mamy jeszcze oktopusa. Do tego mamy jeszcze oktopusa. I meatballs. I dla dzieciaków tutaj. Pasta w meatballs. Tak. Pulpeciki z makaronem. Także będziemy sobie tutaj siedzieć, degustować. Do tego jeszcze wypijemy sobie winko. No i tak przy zachodzie słoneczka. Świetnie. Świetnie będziemy sobie spędzać czas. O, tak siedzę. Tak, jest ekstra. Jest po prostu tutaj super. Nie ma wiaterku. Jest cieplutko. Można sobie tak odpocząć. Bardzo polecamy to miejsce. To chyba był numer 26. 26, tak. No i tak sobie będziemy siedzieć. A jutro rano zrobimy sobie jajeczniczkę. I ruszymy w dalszą drogę. W drogę już bliżej do Rope, czyli stolicy lobsterów. Wstaliśmy, mamy już ranek. Teraz przygotowujemy śniadanko. Zobaczcie, taką mamy kuchnię polową. Tak to wygląda. Oczywiście standardowo jajeczniczka. Dziewczyny płatki zjadły. No i co, zobaczcie. Chmurki ani jednej na niebie. Tutaj tak między wydmami. Z samego rana już poszłam też zobaczyć, jakie są fale, bo wczoraj były takie ogromniaste fale. Dzisiaj też są właśnie tam. Tędy się idzie. Też są fale. Po śniadanku wezmę was i wam pokażę. No i co? Zjemy, posiedzimy, spijemy kawkę. Spakujemy się i będziemy jechać dalej w stronę Limestone Coast i w stronę Rope. I tam będziemy szukać jakiejś fajnej zatoczki, może nam się uda, żeby chociaż zamoczyć stópki, bo tutaj jest
takie wielkie fale, że nawet nie możemy się wykąpać. Pokażę im. Ale jak zjemy śniadanko. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Z nocy dobrze się spało, bardzo dobrze. To była pierwsza noc nasza w namiociku, także namiot jest super, się sprawuje, nic nie przewiewa. Zwierzątek żadnych nie było. Tutaj są takie bardzo duże mrówki czerwone. Może jak napotkam, to wam pokażę. A my jesteśmy już po śniadanku, nasmarowani, bo jest piękne, gorące słońce. Składamy namiocik. Zaraz wam pokażemy, jak się go składa. Powinno się udać szybciutko. Hit. Podnosimy drabinę. I namiocik złożony. My go musimy jeszcze tylko zapakować. I co? Ruszamy dalej w drogę. Co? Nie wiem, ty. No, nie wiem. Może zakręć się z powrotem. Dobra, tam jest trudno, że tam wyjadę. No, halej. Ale tu jest droga masakryczna. Ulala! No to mamy górkę. Musimy teraz z powrotem napompować powietrze. Koła będziemy pompować. Napompować powietrze. Koło będziemy pompować, nie powietrze. No, także czeka nas trochę roboty. I ruszamy dalej. Widzieliśmy bardzo dużo osób, które właśnie wyruszały na ryby z całym osprzętem. Bardzo dużo wędek i to takich grubych na grubą rybę. Także może następnym razem poczekamy na dziadka, naszego speca i wybierzemy się tutaj na jakiś weekendzik. Uwaga, teraz przekraczamy jeszcze raz tą samą, te same zalewy solane. Zobaczcie, jak tu wszystko zalane jest dzisiaj. Super, naprawdę fajnie. Fajne uczucie. Tam leci, tu dalej do mnie.
Wszyscy wysiadamy, bo musimy zobaczyć, jaka jest woda w Solance. Patrzcie, jak sięga. Może sięgać nawet aż do metra, może więcej. Tak, zobaczcie, jak się woda rozlewa. Widzicie? Idzie. Coraz więcej. I po... go zaleje całą tutaj. Tak, i po zalewa. No. Hania, wracaj, kochanie. Hania, kochani. Ile zabawy, ale jaka ciepła. Ciepła ta woda, naprawdę bardzo ciepła. Taka jakby była w morzu, super. No nic, my jeszcze tutaj sobie pohacamy, poganiamy. I co? I będziemy wracać. Także to, co mogę powiedzieć, skorąga bardzo fajnie. Troszeczkę inaczej niż w innych miejscach. Może nie tak, nie ma tak dużo zwierząt, ale też jest no... te morze, ten ocean, te fale, to wszystko, to jest naprawdę super. No i tutaj to przekraczanie tej Solanki, tak? Tego zalewu. Też jest bardzo interesujące. Nam się udało przekraczać go, jak był suchy, czyli wczoraj, jak jechaliśmy. No i dzisiaj rano, tak jak widać, idzie woda. No i jest więcej atrakcji dla dzieciaków i dla nas też. Dobra, to. Do zobaczenia. Thank you.